Znajdujemy się na stadionie żużlowym w Pile. Miejsce nieprzypadkowe dla dzisiejszej konferencji. Chcielibyśmy Państwu przedstawić stan faktyczny, jak wygląda sprawa pozwolenia budowlanego właśnie na rozbudowę i przebudowę tego stadionu. Otóż dzięki w ostatnim czasie doskonałej współpracy z obecnym tutaj panem Rafałem Merkerem, pełnomocnikiem firmy, która będzie wykonywała ten remont, który po uwzględnieniu naszych uwag, propozycji, dostosował wszystkie dokumenty, których oczekiwaliśmy. Dzisiaj możemy oznajmić, że pozwolenie budowlane zostało z dniem dzisiejszym wydane. Prace będą mogły rozpocząć się w miesiącu lutym. Chciałbym z tego miejsca też Państwu przypomnieć jedną rzecz. Firma wykonawcza, no oczywiście jest zobowiązana, czy była zobowiązana uzyskać pozwolenie budowlane, natomiast wszelkie projekty, wszelkie dokumenty nadal były, że tak powiem, na barkach Mosiru, który jest pełnomocnikiem gminy Piła. W imieniu gminy Piła wykonuje tutaj funkcję inwestora. Pracowaliśmy nad tym pozwoleniem tylko 15 dni, mimo że mamy czas 60 do 65 dni. Natomiast niestety ponownie czekaliśmy na uzupełnienie dokumentów. Podkreślam, to nie jest wina tutaj firmy wykonawczej. 61 dni i dodatkowo jeszcze 7 dni na uwzględnienie uwag potencjalnych konserwatora zabytków, dlatego że ten teren jest tutaj również objęty, można powiedzieć, no, takim nadzorem konserwatora zabytków. Konserwator zabytków bardzo szybko, 7 dni mu to zajęło, żeby też wydał swoje stosowne uzgodnienie i dzisiaj możemy, że tak powiem, z otwartą przyłbicą to pozwolenie budowlane udzielić. Natomiast jeszcze jedno słowo komentarza. Szanowni Państwo, znowu mieliśmy 10 powodów, żeby tego pozwolenia nie udzielić. Dlatego, że w międzyczasie musiała być wydana decyzja lokalizacyjna, żeby można było ubiegać się o pozwolenie budowlane. Taką decyzję wydaje prezydent miasta. I o ile ona została tej pierwszej części, można powiedzieć, wydana w stosownym czasie, o tyle w międzyczasie inwestor postanowił tutaj dodatkowe rzeczy jeszcze zrealizować. No niestety miejscy urzędnicy zapomnieli pod te dwie dodatkowe, czy tam cztery chyba łącznie są, wydać decyzję lokalizacyjną. Taką decyzję wydaje się zazwyczaj do też w granicach 60 dni. Wydaje mi się, że można było to spokojnie zdążyć w grudniu. No, na dzisiaj nie mamy tego niestety. Natomiast zaproponowaliśmy firmie wykonawczej, żeby już nie czekać, żeby kolejny raz nie odmawiać pozwolenia, że spokojnie rozpocznie pracę, a w międzyczasie złoży tak zwane aneksy o wydanie pozwolenia budowlanego i my po prostu, nie wiem, czy to będzie za miesiąc, czy za dwa, te dodatkowe elementy, które i tak będą realizowane w późniejszym okresie, uzupełnimy. Natomiast we wcześniejszych postępowaniach, bo wiecie przecież, bo, że już tutaj były wcześniejsze próby, czekaliśmy na uzupełnienia dokumentacji ze strony Mosiru aż 273 dni. Proszę Państwa, to pokazuje jakość pracy. Ja nie zgadzam się na taką jakość pracy, nie jako starosta, nie jako urzędnik, ale jako mieszkaniec Piły, jako podatnik w tym mieście, żeby praca wykonująca tutaj przez osoby zarządzające tak poważnymi instytucjami jak Mosir, no była wykonywana na takiej poziomie. Mam nadzieję, że kolejne władze, które zostaną wybrane w mieście, będą to władze, będzie to prezydent, który będzie współpracował, który dzięki swojej, powiedzmy, no, koncyliacyjności będzie budował, a nie działał tak jak dotychczas. Z Januszem tu spędziliśmy 20 lat na tym stadionie. Wracaliśmy z obozów kondycyjnych, potem na tą salę tam obok. No i tu na tym stadionie piątek, sobota, niedziela. Piękne, piękne 20 parę lat współpracy. I żyliśmy z tym, z Januszem i z trenerami Chomskim i innymi tym stadionem. No teraz 3 lata jakoś tak się stało, że nie przychodziłem tutaj, bo nie było takiej potrzeby ze strony władz. To, co pan starosta powiedział, dzisiaj jest pozwolenie na rozpoczęcie wielu, wielu prac i też liczę na to, że będzie ścisła współpraca i nareszcie pójdziemy do przodu wspólnie, wspólnie. Proszę Państwa, cóż, tak jak tutaj starosta już wcześniej powiedział, zbliżają się wybory samorządowe. Ja wierzę w to głęboko, jako tutaj no, były działacz i zagorzały fan żużla pilskiego, że wreszcie nastąpi normalność, że ten wóz będziemy ciągnęli w jedną stronę, a nie w dwie strony, bo to nic nie da.
bo to nie pójdzie do przodu. Bo wiadomo, jeżeli by dwie siły skierować naprzeciwko siebie, no to przedmiot, który by chcieli przesunąć, to stoi w miejscu. Generalnie będziemy przebudowywać trybuny na całym stadionie. Jest to w tej momencie w uzgodnieniu z klubem podzielone na dwa etapy, tak żeby z obiektu mogli korzystać również kibice. Także w pierwszej kolejności będziemy remontować wschodnią trybunę. Po wyremontowaniu tej trybuny zajmiemy się resztą obiektu. Poza tym mamy remont wieży sędziowskiej, niezbędną infrastrukturę sanitarną, teletechniczną, energetyczną, renowację dróg częściowo, chodniki na skarpach, plus jeszcze jakieś zaplecze związane z wiatą na piasek i elementy, które ewentualnie jeszcze w pozwoleniu na budowę się nie znajdują. Rozpoczynamy w lutym. Według umowy zakończenie robót początek grudnia. Ten stadion tętnił życiem. Odbywały tutaj się naprawdę różne różności żużel. Przede wszystkim żużel to był priorytet, dla których tutaj dużo jest fanów, miało okazję przyjść, zobaczyć i też uczestniczyć w tych wydarzeniach. Później też były też koncerty. Nieraz nie było tutaj naprawdę miejsca, gdzie zaparkować. Teraz ten obiekt stoi tak naprawdę pusty i psuje się po prostu jednym słowem. Bardzo się cieszę z tego tutaj powodu, że jest taka decyzja, że zostaną prace tutaj poruszane i to jest naprawdę wspaniała wiadomość dla mieszkańców miasta Piły.